Wróciłam na powierzchnię i do Gullikin, ponieważ stwierdziłam, że jest w Firewine coś, co będę chciała wam pokazać. I pokażę wam to później. A tutaj w Gullikin natrafiłam na jakąś grupkę, z którą sobie porozmawiam. Jednak w końcu się spotkaliśmy, Silmathiel. Biedactwo, wydaje mi się, że nie masz pojęcia, dlaczego musisz umrzeć. Pewnie mieliście już sporo problemów z niekompetentnymi niestety łowcami nagród. Te czasy minęły dziś. Nadszedł twój koniec. Czekaj, kto chce mojej śmierci? Zanim umrę, chcę wiedzieć, kogo mam przekląć ostatnim tchem. Nie myślisz chyba, że będę tak głupi, by zdradzić swoich mocodawców. Wiedz, że nazywam się Molkar i niosę ci śmierć, a teraz giń! Czyli to jest ten Molkar. No dobrze. A, mag jest tu. No dalej, zabijcie maga. Co takiego? No właśnie. Teraz kapłan. Nie mam do tego serca. Tak? Strzał szybnicy do właściwych rozmiarów. I teraz można zająć się pozostałymi. Ups. Na koniec krasno. Coś była jakaś mowa na temat kompetencji? Bardziej kompetentne są niedźwiedzie. Ale serio, jakby osoba, która chce naszej śmierci, wynajęła niedźwiedzie, to sądzę, że miałaby jakieś szanse. Bo te naprawdę bardziej dają mi się we znaki niż ci co takiego? Łowcy niewielki nagród. Przy tym wysiłek. Pożałowania godni łowcy nagród. Tak? Głupie koboldy nie dają mi odpocząć. Wow, 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 wow. Co takiego? Prosta sprawa. Jak tak dalej pójdzie, to ja będę obrzydliwie bogata. You rang? Ła, nie to. Misklik, misklik. Aha. Przerażający misklik. Khalid już się ocknął, to ja w takim wypadku mogę ruszać dalej na moje podboje krain, zapomnianych zresztą. A więc do ruin mostu Firewine. No. Kontynuacja, że tak powiem, z okolic Gullikin. Ale podróż zajęła 8 godzin. Sobie zwiedzimy ruiny. Pokażę wam w ogóle, jak wygląda te ruiny wyglądają od tej strony. Także poodkrywamy sobie ten fragment mapy wspólnie. Jak widać, pobudowano kładki. Po. Kim jesteś, Po? Hej tam! Serdecznie witam, przyjaciele. Piękny mamy dzisiaj dzień, nieprawdaż? Nie zawsze było tu tak spokojnie. Łatwo się domyślić, patrząc na te ruiny. 300 lat temu w tym miejscu zdarzyło się wiele nieszczęść. Znam historię. Historię o bohaterach i łajdakach, którzy przychodzili tutaj i odchodzili stąd przed laty, gdy czasy były lepsze. Czy chcecie wysłuchać jednej z tych opowieści? To epicki poemat, nad którym pracuję od pewnego czasu. Oparty na plotkach i pogłoskach, ale także na dziwnych snach, w których widzę zdumiewające rzeczy. Czy chcecie wysłuchać mojej historii? A czas to w sam raz
na wysłuchanie twojej opowieści. Śpiewaj, młody bardzie. Cudownie, odprężcie się, a ja będę opowiadał. Oto poetycka rozprawa, którą zatytułowałem Rycerze dni, co przeminęły. Ech, wiem, że tytuł wymaga jeszcze poprawek, ale jest prawdziwy i sięga sedna. Znam historię o śmiałych rycerzach walczących w otchłani, o snach, co na rafach koszmarów ginęły, o świcie, który zanikał w dali. O odwadze, co w strach się zamienia, o cnotach, które znikły przed nami, o lękliwym drżeniu kamienia i zemście, co lęgnie się pod powiekami. O szermierzach nadchodzących z dali, tych, co prawo i siłę w sercach mieli, co ze złem zmierzyć się nie bali i do boju szli dzielni, weseli. Lecz światło nie oczyści drogi, gdzie piekielne bestie się srożą, imienia ich nie wypowiesz bez trwogi, bo imię to napełnia duszę grozą. Razem walczyli i razem ginęli, opowieść przetrwała o ich męstwie, o zdradzie, rozpaczy i krwi, o skradzionym przez zło zwycięstwie. Bohaterowie zostali zdradzeni przez tych, których przyjaciół mi zwali. Jednym zostało hańbiące złoto, innym gdzieś kurhan w oddali. W chwale już śpią waleczni woje, lecz nie wszystkim w świetle pisany sen. A lepiej było w boju srogim paść, niż skryć się na wieki w złowrogi cień. Bo śluby złamać starczyło mu sił i złoto miał tylko przed oczami. Nie wrócą nigdy chwały dni, samotna śmierć czai się przed nami. Mam w uszach wdów i sierot krzyk, a tych, co w otchłani się zgubili, barda żałosny wołał śpiew, lecz oni w przeklętym tkwią dziś śnie. Na nieskończonej warcie czekają wciąż, aż śmierć im ukołysze skronie. Czy wiecznie potrwa bez celu straż, a gniew wciąż w martwych oczach płonie? Jeden za wszystkich nie znaczy nic, bo jeden wszystkich tam zniewolił. Śmierć będzie tylko cichym snem i śmierć honor zachować pozwoli. Razem walczyli i razem ginęli i razem święte złożyli śluby i wszyscy czekać muszą wytrwale z winy tego, co przywiódł ich do zguby. Nie znałem ich, lecz pieśń tę znam o rycerzach z dni, co przeminęły, a wyzwolenie ich pradawne moce w słodzieja dłoniach kiedyś zakleły. Interesująca opowieść, młody bardzie. Jest w niej choć odrobina prawdy? Ach, we wszystkich jest odrobina prawdy, czyż nie? Nie mogę, szczerze mówiąc, powiedzieć, ile w tym prawdy, bo opierałem się tylko na pogłoskach. Wiem tyle, że zapewnia mi dochód, kiedy wyciągam kapelusz. Działa na wielu ludzi, oj działa! Opowieść, która burzy krew w żyłach. Weź proszę te 10 sztuk złota na dalsze podróże. Jesteście niezwykle uprzejmi. Bardzo dobrej drogi. Ale tak, historia mi się podoba generalnie. Jak widać, to są całkiem konkretne ruiny. To nie jest jakiś tam sobie mostek gdzieś tam rozstawiony, tylko... całkiem konkretny kawał muru. Swoją drogą... z tego co pamiętam, to gdzieś tutaj powinny się kręcić paru typa. Tak bardzo, jak myślałam. Oj nie, zrzędź, proszę cię, Jacheiro, raz na jakiś czas, odpuść mi, błagam. A może i się przeliczyłam, pomyliłam i... jednak nie będzie tutaj żadnych kręcących się wokół delikwentów. W każdym razie, jak widać, ciekawa okolica, aczkolwiek most biegł nad rzeką. Był, stał sobie nad rzeką. I jak widać, z rzeki niewiele zostało również. Bo tam pół biedy most, ale koryto rzeki jest wyschnięte. O! Doprowadza mnie do szaleństwa! Błagam, niech to się skończy, niech przestanie już krzyczeć! A, zamilcz już!
Co się stało? Co was doprowadza do szaleństwa? Jeżeli mamy ci pomóc, pani, musisz się uspokoić. On jest w mojej głowie, nie chce się uciszyć. Szepcze i szepcze. Widzicie ten słój? Widzicie? Widzimy słój, pani. Teraz się uspokój i powiedz, co się wydarzyło. Teraz z moimi towarzyszami badaliśmy ruiny Firewine. I tam znaleźliśmy ten słój. Doprowadził ich wszystkich do obłędu. Rabowali, mordowali i krew, tyle krwi. Nie żyją wszyscy, tylko ja zostałam. Głos każe mi wypowiedzieć imię. Jeżeli to zrobię, obiecuję wspaniałe nagrody, ale nie zrobię tego, nie zrobię, nie! Czego od nas chcesz, pani? Jak możemy ci pomóc? Nie można pomóc biednej Karsie. Nie można pomóc. Uciekajcie i to szybko. Wkrótce nie będę miała siły, by się opierać. Wkrótce wypowiem jego imię. Wtedy przyjdzie, będzie krew. Moja, wasza. Daj nam słój, Kars, a dowiemy się, co z nim zrobić. Nie trap się. Nie, Karsa nie odda słoja. Należy do niej i tylko do niej. Odejdźcie. Zostawcie mnie, albo Karsa wypowie jego imię i wszyscy umrzemy. Daj nam słój, Karsa. Oddaj go natychmiast. Nie zabierzecie słoja, Karsie! On jest mój! Mój! Odejdźcie, bo wypowiem jego imię! Odejdźcie! I teraz nie wiem, bo w sumie tego nie pamiętam. To jest jedna z tych rzeczy, których nie pamiętam i nie wiem w tym momencie, czy ona została dodana do Enhanced Edition, czy była wcześniej. Ha. I co z tym fantem zrobić? Mam gdzieś tam niedaleko zapis, więc w sumie możemy sprawdzić w ten sposób. Weźmiemy ten słój, czy ci się to podoba, czy nie? Nie! Kahrk! O potężny kahrk! Kahrk? Okej. Nareszcie wolny, zanim zgniecie, śmiertelnicy, dowiedzcie się, że ucieszyliście Kahrka, największego z ogrzech magów. Dzięki waszej śmierci zyskam siłę, bo na razie jestem słaby. Dobrze wiedzieć. Zobaczymy. Nie na Silmathiel, tylko na Kahrka. Co takiego? You rang? Dobra. Aha. W sumie, czekaj. To jest dobra opcja, żeby wypróbować jedno z tych zaklęć. Jak ono się nazywało? Chyba go teraz nie mam. God damn it. No dobrze, zobaczymy w ten sposób. Au! A! Udało się zanim... Tak? Zanim ona rzuciła zaklęcie. Cudnie, cudnie. Aczkolwiek odniosłam rany, będę musiała się wyleczyć. O, zaklęcie, którego nie znam. Jej, udało się nauczyć. A to jest co? Nie wiem, będę musiała zidentyfikować. Bywa i tak. Oj, pojemnik jest pełen, to źle. To jest zwykły miecz krótki, więc dzwon, dziadu. Czy to zidentyfikujesz? Tak. Khalid. O. Na to będzie potrzebne zaklęcie. Zobaczymy, czy na pozostałe rzeczy będzie potrzebne zaklęcie. Na to na szczęście nie. No dobra. Kolczuga umarłych. Czarodziej może stać się niezwykle skutecznym zabójcą, jak to udowodnił Worusta ponad 400 lat temu. Tworzył on szkielety wojowników, ubierając ich w tę magiczną zbroję i wyposażając w potężną broń, a potem dając diadem mocy upatrzonej ofierze jako przyjacielski podarunek, nie informując jej oczywiście, co to jest. Gdy stworzona przez niego maszyna do zabijania uporała się ze swym zadaniem, Worusta zabierał ekwipunek i złoto ofiary, a potem zaczynał cały proces od początku. Okej. Można i tak.
No, już nie mam zaklęć niestety. Ale te zidentyfikowane obiekty już przekazuję Khalidowi. Tylko że to są rzeczy, których ja nie potrzebuję. To są jakieś badziewia, które przez przypadek zupełny podniosłam. Bo przecież nie sprzedam tego za żadną sensowną cenę. No dobrze. Jasne. To ja w takim wypadku pozwiedzam sobie te okolice dalej już sama. I wrócę do was, jak będę chciała się udać do ruin Firewine. A jednak jeszcze nie będziemy zaglądać do środka, ponieważ natrafiłam na tego jegomościa, Bentana. Witaj, przyjacielu. Ej tam, jestem Bentan, najbardziej gorliwy wyznawca wspaniałości upadłego Ilmatera. Czy czujecie w sobie powołanie do wstąpienia na ścieżkę płaczącego boga? Nie, nikt z nas nie wyznaje Ilmatera. Więc nikt z was nie czci Ilmatera. Musimy to koniecznie naprawić. Słuchajcie uważnie, a ja opowiem wam o cudach, które nastąpią, gdy przyjmiecie wiarę Ilmatera. Jak już zapewne wiecie, Ilmater jest bogiem cierpienia. Większość ludzi od razu myśli, że cierpienie to dotyczy jego wyznawców. Ale wierzcie mi, musieli to usłyszeć od kogoś niespełna zmysłów. Co prawda w służbie Ilmatera jest czas także na cierpienie, jednakże jest to najpiękniejsze uczucie, które otwiera oczy wiernych na wiedzę. Gdy już pocierpicie za płaczącego boga, wasze oczy otworzą się na złotego świata, na chciwość, rozpasanie, perwersja, zwłaszcza na magię. Nie na świętą potęgę, którą daje Ilmater, ale na okrutną władzę w rękach czarodziejów. Wybacz, ale wśród nas są czarodzieje. Niektórzy z was są czarodziejami, na wszystko co dobre i święte musicie zejść z tej złej drogi. Magia sprowadza tylko ból i cierpienie, mówię wam, to niegodna sztuka. Choć boli mnie, że muszę stać w pobliżu takich złych nekromantów, dokończę moje kazanie. Żeby zyskać zaufanie Ilmatera, musicie się tylko wyzbyć doczesnych dóbr, będziecie przemierzali świat i cierpieli za innych. Będziecie głosili słowo tak jak ja głosiłem je wam. Co wy na to? Czy wyzbędziecie się waszych doczesnych dóbr i zostaniecie wyznawcami Ilmatera? Przykro mi starczy, ale mamy pilniejsze sprawy. Wasza decyzja jest błędna, wasze umysły muszą być przyćmione tym złem, w którym się tak lubujecie. Żal mi was. Żegnam. Dziwak. Straszliwy dziwak. Okej, wracam do eksploracji. Tak? Witajcie, maleństwa. Wyglądacie na doświadczonych podróżników, a paru z was nawet na mężnych wojowników. Nazywam się Meilum i jestem najlepszym szermierzem na Wybrzeżu Mieczy. Może słyszeliście o mnie, nie da się ukryć, że jestem całkiem sławny. Dobrze. Wiem, że można go wyzwać na pojedynek, tylko nie pamiętam do końca, jak to zrobić. Hejże, najlepszy szermierz na Wybrzeżu Mieczy, honor to dla nas spotkać tak znamienitą osobę. Wiem, że jestem niezwyciężony, nigdy nie przegrałem walki, czasami nie jest łatwo być takim świetnym wojownikiem, sami wiecie, ciągłe wyzwania, kobiety ciągle wyskakują z majtek na mój widok. Cóż, jednak mogę na to poradzić, urodziłem się obdarzony wielkim talentem i równie dobrze mogę z niego korzystać. Cóż, do dzieła, wyzywamy cię i zaraz się okaże, kto jest najlepszym szermierzem na Wybrzeżu Mieczy. Teraz naprawdę się doigraliście, będziecie gorzko żałować, że poddaliście w wątpliwość moje umiejętności. Bardzo. Cóż to? Żeby walka, powiedzmy, była fair. Z braku kogoś lepszego. Uważaj, że to tak. Już zrobione. Równy z ciebie. Dość tego. Nie stękaj, Kiwan. Co takiego? Potrzebujecie, mogę jedynie skupić. Tak? Ups. Cóż to? Co takiego? No, pięknie. Nikt mi nie powie, że ta walka nie była fair. Zabrałam całą resztę drużyny. A on, jak widać, miał trochę magicznego sprzętu, więc... Zrobiłam, co mogłam, żeby mu ułatwić cały pojedynek. No ale cóż. Mógł nie przyjąć wyzwania.
Life is so cruel. Ale mam jego złom, więc nie żałuję typa. Przy okazji będę musiała też Mirę levelować. No i właśnie. Rękawice mistrzostwa, dziedzictwo mistrzów. Obrażenia plus 2 i trako plus 1. Co my tu mamy dla naszej postaci w tym momencie? No właśnie dziedzictwo mistrzów. Więc... możemy i Moen zmienić te rękawice, bo ona ma teraz jakieś gorsze. Kalidowi wystarczą rękawice tak koka, bo dają mu niezłą siłę, a to mu się przydaje. Daje mu zresztą i do obrażeń, i do trafienia tak naprawdę. No bo tak, jeżeli zdejmiemy mu te rękawice, to jego trako drastycznie spada. No czy? Więc... tia. Ale... i Moen możemy to dać, zdecydowanie. Nie? Tak. Dziedzictwo mistrzów przydaje się bardziej niż zbrojne ramię. W sensie drugie zbrojne ramię. No dobrze, a zaklęcie to ochrona przed ogniem. Super, przyda się. Jak nie teraz, to później. Fantastycznie. Wracam do eksploracji. Potwierdza się stare powiedzenie, że pamięć mam bardzo dobrą, ale krótką. Levelujemy Nirę, oczywiście pusty poziom, więc... meh. I w takim wypadku idziemy do ruin mostu Firewine, głównym wejściem, że tak powiem. O, i nawet od tej strony już tutaj łaziliśmy. Ciekawe. Ho! Okej, ale Imoen. Słyszę, że ktoś tutaj tupta. Schowasz ty się? Nie schowasz się oczywiście. Weź tego! No dobrze. Cóż to? Nie mam do tego serca. Zaboległy. Nie mam do tego serca. Szczerze mówiąc, to było trochę niespodziewane dla mnie. Ale skoro tutaj już jest odkryte, to zapewne pułapek tu już nie ma, poza mnóstwem koboldów. Nie mam do tego serca. I ich strzał. Jezu, ile ich tu jest. Ostrze przetnięcie do właściwych rozmiarów. Koboldy nie miały co robić, tylko się rozmnażały. W sumie to może i nie takie złe zajęcie, aczkolwiek kłopotliwe dla wszystkich odwiedzających. Czyli tak, przeszlibyśmy może jakoś tędy. Ale... i moment, proszę cię, dziękuję ci. Znikam. Spokojniutko. A, no tak. Aha, nie trafiłeś mnie. Serio? Co takiego? Tak ni stąd, ni zowąd. Nigdy mi tego nie róbcie. Pięknie. To jest nie w porządku. Tak? O Jezu. Dziękuję. Jeden z łuczników po prostu odpowiednio szybko zareagował. Niewielki przy tym wysiłek. O matko. Ej, więcej was matka nie miała? Pewnie miała, znając życie. Tak, miała, zdecydowanie miała więcej. Mnie to nie obchodzi. Ja chcę zaleczyć moją drużynę. Masz dla mnie zadanie? Co takiego? A te głupie koboldy wchodzą mi w paradę. Tak? Dziękuję.